Mariusz Karadek, przewodniczący Akademickiego Koła Turystycznego KUKLIK. Jest to pierwsze sympozjum kół turystycznych organizowanych na Instytucie Ekonomicznym. No, spotkaliśmy się z dużą odpowiedzią od uczelni z całej Polski. Mamy 44 prelegentów, którzy przesłali nam swoje artykuły, które artykuły następnie zostały zrecenzowane i wydane. Także to jest ogólnie na mało... W niewielu sympozjach jest tak, że wydawnictwo jest od razu w dniu sympozjum, dlatego cieszymy się, że udało się nam tutaj to dopiąć. Sympozjum to inicjatywa, która przede wszystkim zmierza do wypromowania turystyki, specjalności w naszym Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu. Ale poza tym chęć przedstawienia regionu, bo tak naprawdę PWSZ w Nowym Sączu jest osadzona, zlokalizowana w atrakcyjnym regionie. W związku z tym przyjazd wielu osób spoza Nowego Sącza to również reklama, promocja Nowego Sącza. Przygotowania rozpoczęliśmy w zeszłym roku, były one dość intensywne, wszystko szło właściwie po naszej myśli tak naprawdę. A najważniejszym tutaj w tym było wsparcie finansowe, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Aplikowaliśmy w konkursie w obszarze turystyki, w konkursie pod nazwą Małopolska Gościnna. Został nasz projekt uznany przez władze województwa małopolskiego, a wygraliśmy konkurs, w związku z tym wsparcie finansowe otrzymaliśmy, co poskutkowało tym, że mogliśmy zrobić więcej atrakcji w dniu jutrzejszym dla przyjezdnych, aby zobaczyli region Sądecczyzny. Sympozjum zgromadziło blisko 50 osób, dokładnie 45. Są to osoby, które przyjechały z 10 miast Polski, 12 ośrodków akademickich. Sympozjum będzie trwało 3 dni. Pierwszy dzień jest dniem typowo merytorycznym. W ramach tego dnia mamy 5 sesji. Sesja plenarna, która została nazwana Turystyka wczoraj i dziś. Tam miała właśnie wątki odnoszące się do przeszłości i obecnego czasu. 3 kolejne sesje dotyczą polskich zagranicznych regionów, również funduszy unijnych. Sesja ostatnia, 5, to sesja, która będzie podkreślała interdyscyplinarność turystyki.